Założycielka, będąc w Krakowie, zawarła bardzo pożyteczne dla dzieła znajomości. Pan Bóg pobłogosławił jej pragnieniom, bo nawet sprowadził dziełu fundatorkę w osobie jaśniej wielmożnej panny hrabianki Anieli Potulickiej, która osobiście zwiedziła ten domek nazaretański. A wzruszona do głębi, stała się dla nich dobrodziejką opatrzności Bożej. Zastała wychowanki w przybranym na kaplicę oratorium pracy. Były właśnie po spowiedzi świętej i choć w świeckich strojach, wszystkie miały założone białe fartuszki jednakowego kroju. Dziewczęta odmawiały koronkę do miłosierdzia Bożego. Na drugi dzień miały mieć komunię świętą. Panna hrabianka, przejęta do głębi, postanowiła zaraz przyjść z pomocą i zakupić dla nowo powstałej instytucji odpowiednią posiadłość. Wybrały więc wraz z założycielką 37 murg roli z domem gospodarczym i stodołą na Winiarach pod Poznaniem. Zanim jednak to nastąpiło, założycielka przez 2 lata od rozpoczęcia pracy na Szewskiej walczyła z wielu trudnościami, z podziwu godnym hartem ducha. Wreszcie jednak kupno panny hrabianki Potulickiej stało się faktem. Matka założycielka była zmuszona zamienić dom gospodarczy na kaplicę, oratorium pracy, refektarz, sypialnię i ile się jeszcze dało. Nadszedł dzień, 16 lipca. Żniwa miały się już zacząć w całej pełni. Wzruszający był to widok na Szewskiej, kiedy to matka wieczorem poleciła wychowankom kąpiel, a wcześnie rano, bo już od 12 do 2, każda z nich została ubrana w świeżą bieliznę i popielaty mundurek, a na głowę dostała oznakę umoralnienia, to jest czepek. I opasano wszystkie białym sznurem świętego Tomasza z Akwin, oznaką pokuty i uświęcenia. Gdy wybiła 3 godzina, matka założycielka sama wzięła krzyż z Panem Jezusem i z modlitwą na ustach wyprowadziła je szeregiem z miasta. Za bramą śpiewały głośno pobożne pieśni, począwszy od Kiedy ranne i inne. Przy wschodzącym słońcu, z podniesionym sercem, szły 0,5 kilometra, a szereg ich kończyły panna Wanda, Teodora Wejt, siostra Kazimiera i pani Jaworska. W nowym mieszkaniu, w którym matka przełożona pozostała już z nimi, oczekiwała je siostra Magdalena, trzymająca na tacy święconą wodę i staropolskim zwyczajem klucze, chleb i sól. Przełożona, wziąwszy kropidło, sama przeszła dziedziniec, pole i pomieszczenia w domu, kropiąc na wszystkie strony. Tymczasem pomocnice przygotowały w kuchni skromne śniadanie, w którym wszyscy wzięli udział. Wychowanek było 17. Po śniadaniu matka z dziećmi zabrała się w imię Boże do pracy żniwnej w polu. Przodowała im przykładem, wiążąc snopki i tak dalej. Tak to opatrzność Boża ustaliła im miejsce i pożywienie.